Był już na kanale film o najdziwniejszych świętych, a teraz chciałem również zamieścić o najgrzeszniejszych świętych, czyli o takich, którzy zdążyli przed śmiercią nagrzeszyć, zanim zostali błogosławionymi lub świętymi. No, jako pierwszy na pewno zasługuje na uwagę Augustyn z Hipony, który był swoistego rodzaju za życia seksoholikiem. Dziś wymienia się go w grupie doktorów kościoła. Natomiast tą jego świętość wymodliła mu tak naprawdę jego matka, święta Monika, która jest patronką zamężnych kobiet. W opisach życia świętego Augustyna znajdujemy, że był on lekkomyślnym młodzieńcem, nie korzystał z nauk matki, lecz oddał się życiu hulaszczemu i rozpustnemu. Oczywiście święty Augustyn miał różne przeboje miłosne, sercowe z różnymi kobietami. Miał też dziecko na boku, które porzucił, by robić karierę w Rzymie. No i trudno tak naprawdę nazwać go jakimś przykładem. Zresztą święty Augustyn lubił mawiać, że nawróć mnie Boże, no ale jeszcze nie teraz. I w pewnym momencie wstąpił nawet do sekty manichejczyków, których powszechnie uważano za pogan i heretyków. No, pod koniec życia faktycznie się nawrócił i warto sobie przeczytać jego książkę, w zasadzie jego pisma, które pozostawił nam, bo są niesamowitym skarbem w patrystyce. Drugą osobą to na pewno należałoby wymienić świętą Olgę, która była masową morderczynią, bo na sumieniu miała ponad 5000 osób. Część z tych osób nawet, żeby było ciekawie, pogrzebała żywcem. A pomimo tego faktu trafiła do grona świętych w kościele prawosławnym. Na jej obronę można by powiedzieć, że działała w afekcie. Zbrodnie, których się dopuściła, były powodowane słusznym gniewem, jaki zapłonął w niej po śmierci męża, który został zabity podczas powstania Derlewa. A że nie wystarczył jej odwet na bezpośrednich sprawcach, no to tak naprawdę skąpała we krwi cały iskrosteń. No, można by powiedzieć, że miłość tak naprawdę bywa ślepa. Za to po nawróceniu i chrzcie jakby tak naprawdę złagodniała. Przepełniona zapałem fundowała kolejne kościoły, m.in. w Kijowie, Pskowie. Oczywiście też próbowała czasami, ale to z marnym skutkiem, nawracać poddanych. No, ale tak wyszło, że Rosjanie oraz Ukraińcy czczą ją jako osobę, która pierwsza z Rusi weszła do Królestwa Bożego i nadają jej tytuł, tytuł równej apostołom, ponieważ zaszczepiła wiarę chrześcijańską na ich ziemią. Na ich ziemiach. Trzecią osobą byłaby święta Fabiola, no, oryginalna bigamistka. Pochodziła z szanowanej rodziny, była patrycjuszką. Jej honor był wielokrotnie szargany przez męża, który był seryjnym zdrajcą. Według świętego Hieronima mężczyzna tak często pozwalał sobie na skoki w bok, że nawet prostytutka bądź niewolnik nie dorównaliby tej liczbie. W zasadzie trudno się więc dziwić, że żona w końcu nie wytrzymała i się z nim rozwiodła. No, był tylko jeden problem. Ponieważ choć katolicy mogą żyć w separacji ze swoimi małżonkami i mogą się nawet rozwieść z nimi, ale nie mogą wejść ponownie w związek małżeński. Tego akurat zakazał Chrystus osobiście w Ewangelii. Fabiola jednak sprzeciwiała się temu prawu, nadal była młoda i ciężko jej było żyć bez mężczyzny, więc uzyskała rozwód cywilny i ponownie wyszła za kolejnego lepszego człowieka, czyli w świetle prawa kościelnego była bigamistką, a karą za to było zakaz przystępowania do sakramentów. Na dodatek swoim ślubem powtórnym wywołała niemały skandal. Na szczęście wkrótce obaj małżonkowie udali się na tamten świat, a ona zaczęła pokutę i oczywiście otworzyło jej to drogę do świętości. Czwartą postacią, o której chciałem powiedzieć, to jest święta Maria Egipcjanka, która tak naprawdę była prostytutką. No, patrząc na jej zdjęcie, no to trudno powiedzieć, żeby ona, ktokolwiek do niej chodził, bo nie jest ona za urodziwa, no ale różne są gusta. I cudzołóstwo świętej Fabioli na tle tego, czego dopuszczała się w sumie święta Maria Egipcjanka, wypada bardzo blado. Ta druga miała wyznać ojcu Zosimie, który później zrelacjonował wszystko świętemu Sofroniuszowi. Coś takiego. Mając 12 lat, odrzuciwszy miłość rodziców, poszłam do Aleksandry i tam straciłam dziewiczą czystość. Bez wstydu i zgrozy nie mogę nawet wspomnieć o tych bezeceństwach, jakich się dopuszczałam.
17 lat oddawałam się straszliwym grzechom. Podobno szczególnie pociągało ją uwodzenie młodych mężczyzn i co ciekawe, później jak się nawróciła, to 47 lat spędziła na pustyni w odosobnieniu, a dzisiaj jest patronką aktorów. Piąta osoba to Dobry Łotr na krzyżu, który został świętym i to jest jedyna postać, która została osobiście kanonizowana przez Jezusa, czyli święty Dyzma. Oczywiście relacje z tego, co on zrobił, że był złodziejem, to możemy przeczytać w relacjach Ewangelisty Łukasza. No ale tak jak wspomniałem, człowiek, który całe życie kradł, został w końcu ukrzyżowany, był hultajem. No, koniec końców był jedyną osobą, która została osobiście kanonizowana przez Jezusa Chrystusa. Do tej pory te pięć postaci, których przedstawiłem, to były święte postacie, teraz został jeszcze jeden błogosławiony. Tak naprawdę różnica nie jest praktycznie, jest praktycznie niewielka, bo błogosławiony ma zasięg kultu regionalnego, a święty ogólnoświatowego. No, ale na szczególną uwagę takiego łotrostwa, jakby nazwać, zasługuje błogosławiony Bartłomiej Longo, który był satanistą. Żeby było ciekawiej, on żył sobie we Włoszech, mocno w czasach młodości pobłądził, brał udział w wystąpieniach antyklerykalnych, fascynował się ogólnie okultyzmem, organizował seanse spirytystyczne, a w pewnym momencie nawet został kapłanem satanistycznym. I z relacji wiemy, że radykalne działania Bartola spotykały się z uznaniem najwyższych władz pewnej tajnej organizacji. Bartolo został stopniowo wciągnięty w jej działalność. Po zakończeniu diabelskiego nowicjatu przyszedł czas na święcenia, których Bartolo miał dostąpić jako przyszły kapłan nowej religii. Było to niezwykle makabryczne widowisko. Bartolo wpadł w spirytystyczny trans. Przez jego usta przemawiał Pitagoras, Konfucjusz i Kajfasz, a raczej demony za nich podające się. Przez dłuższy czas odprawiał czarne mszy. W końcu jednak mu się to znudziło. I za namową najbliższych nawrócił się. Wstąpił do laikatu dominikańskiego i jako tercjasz przyjął imię brata Różańca. Także widzicie, moi drodzy, istota nie polega na tym, że czasami mi się wydaje, że coś jest w tych słowach Marcina Lutra, grzesz mocno, owiesz jeszcze mocniej, bo jak się okazuje, świętym może zostać każdy.